Cyrulowi Kota. Jak Państwo od wczoraj wiedzą, pomagają nam tłumacze języka migowego po to, żeby również widzowie niepełnosprawni wiedzieli, o czym mówimy. To taki ukłon w kierunku środowiska osób niepełnosprawnych. A dzisiaj Państwa poprosiliśmy o uwagę w związku z tym, co się wydarzyło dosłownie przed chwilą w Toruniu. Radni miasta Toruń podjęli uchwałę, na mocy której miasto pożyczy 1,2 miliona złotych toruńskiej kurii na remont Muzeum Diecezjalnego. Za tą uchwałą głosowali radni popierający prezydenta miasta, radni samorządowi oraz radni Prawa i Sprawiedliwości. Radni PO się wstrzymali, przeciwko głosowali radni SLD. Oczywiście radnych ruchu Palikota jeszcze w Radzie Toruńskiej nie ma. Jesteśmy za młodą partią, żeby w samorządach uczestniczyć. Dlaczego jest to takie ważne? Otóż w Toruniu, mieście, które ma w tej chwili 701 milionów zadłużenia, czyli mieście biednym, upada szpital. To jest szpital miejski podlegający władzom miasta. Szpital, który być może dzięki takiemu zastrzykowi finansowemu mógłby dalej funkcjonować i służyć mieszkańcom. Mimo to radni podejmują skandaliczną decyzję o tym, żeby te pieniądze dać Kościołowi katolickiemu. To jest najlepszy przykład i najlepszy dowód na to, że ruch Palikota ma świętą rację, mówiąc o tym, że należy oddzielić sprawy kościelne od spraw państwowych. Nie może być tak, że nasze podatki, nasze pieniądze są wykorzystywane do celów kościelnych. Kościół jest bardzo bogatą instytucją i musi sobie radzić sam, dlatego że samorządy, dlatego że państwo ma inne, znacząco ważniejsze wydatki, na przykład właśnie ten szpital w Toruniu. Uznaliśmy, że sprawa jest na tyle poważna, że ruch Palikota w przyszłym tygodniu lub jakimś, no jeszcze nie określiliśmy datę, ale myślę, że to będzie w przyszłym tygodniu, zorganizuje w tej sprawie jakąś bardzo poważną demonstrację w Toruniu i będziemy się domagali od radnych i od miasta zmiany tej haniebnej decyzji. I apelujemy z tego miejsca, żeby radni miasta Torunia zastanowili się nad tym, co jest dla nich ważniejsze. Czy poparcie ze strony biskupa, czy to, że biskup ich poklepie po ramieniu i powie: dobrze, synkowie, dobrze zrobiliście, czy może zdrowie mieszkańców Torunia, którzy potrzebują tego szpitala. A żeby nie było, że jest to jedna lokalna sprawa, to jeszcze przewodniczący Artur Dębski powie, jak to wygląda w dużo mniejszych miejscach, takich malutkich gminach, które również borykają się z podobnymi problemami. Proszę bardzo. Dziękuję. Ja wybrałem taką maleńką gminę, najmniejszą w moim powiecie, tam gdzie mieszkam, czyli w powiecie piaseczyńskim, gminę Praszmów. Mieszka tam 8312 mieszkańców. I w roku 2009 na lekcje religii zostało przeznaczone 210 tysięcy złotych. W roku 2010 już 249 tysięcy. W 2012 do dnia dzisiejszego, bo odpowiedź była datowana 2 maja, 140 tysięcy złotych, czyli jest tendencja wzrostowa. W sytuacji, gdy samorządy zadłużają się, nie mają pieniędzy, dodatkowo nasze samorządy płacą opłatę zwaną janosikowe, wydajemy olbrzymie procentowo pieniądze z budżetu gminnego na lekcje religii. 2254 gminy w Polsce i ta kwota rośnie do 1 130 000 000. Proszę Państwa, w obliczu podnoszenia wieku emerytalnego, w obliczu cięcia kosztów, borykania się społeczeństwa z ufnego naszego kochanego społeczeństwa z najróżniejszymi problemami finansowymi, my wydajemy ponad 1 000 000 000 złotych na lekcje religii. Dziękuję. To są oczywiście takie kalkulacje bardzo
pobieżne. My nie jesteśmy w stanie dokładnie ustalić, ile, jakie są koszty, ponieważ mówimy w tej chwili wyłącznie o budżetach samorządowych, czyli o tym, jakie obciążenia ponosi gmina. Przypominam, że również Skarb Państwa ponosi w związku z tym obciążenia, więc mamy tu do czynienia z jakimś monstrualnym wyłudzaniem pieniędzy ze strony Kościoła. Przypominam, instytucji obrzydliwie bogatej. Obrzydliwie bogatej. I naprawdę, no, wydaje mi się, że w Toruniu została już przebrała się miarka po prostu. Nie może być tak, że Kościół sięga po pieniądze publiczne w momencie, kiedy upadają szpitale. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to zapraszam na następne konferencje i dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję.